Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Tydzień Sakiewicza, a dzisiaj moimi gośćmi są Łukasz Warzecha, Fakt. Dzień dobry. I Piotr Brociek, Uważam, że. Dzień dobry. Panowie, tak prawdę mówiąc, patrzę na ostatnie notowania i nie wierzę własnym oczom. Ale które notowania? Notowania popularności rządu. Kurs złotówki. Kurs złotówki. No wolałbym nie wierzyć własnym oczom, bo niestety kurs złotówki ciągle kiepsko dla tych, co mają kredyty walutowe, do nich należy. Natomiast zastanawiam się nad notowaniami rządu i wydaje się, że coś, co było niemożliwe jeszcze pół roku temu, a nawet rok temu, czy miesiąc temu, nagle coś się skończyło. Co się stało? To widać nawet w tym, jaki stosunek mają wiodące media do ministrów pana premiera, a nawet momentami do pana premiera. No to przypomnę sytuację, kiedy... W TVN-ie odważyli się drwić sobie z pana premiera. No to jest, a sztandarowa dziennikarka TVN, jedna ze sztandarowych dziennikarek, nawet kilkakrotnie zadawała niewygodne pytania, za co zresztą spotkała ją bura. Więc rzeczywiście coś się zmienia. No, jest też desperacka próba odkręcenia tego przynajmniej w części, ponieważ dzisiaj, czyli w piątek, pan premier wykonał sztukę, która się wcześniej udała chyba tylko Markowi Belce jako premierowi. Czyli przypominam, że Marek Belka jako premier w rządzie SLD przystąpił do partii Demokraci PL, przez co znalazł się w opozycji do własnego rządu. I co prawda premier Tusk jeszcze nie wstąpił do PiSu, ale za to stanął całkowicie w opozycji do swojej dotychczasowej polityki, właśnie po to, żeby chyba próbować jakoś te straty odrobić, to znaczy oznajmił, że on apeluje do europejskich przywódców, wspólnie odrzućmy akta. I to jest ziszczenie takiego rysunku satyrycznego Andrzeja Krauzego bodajże sprzed dwóch tygodni, na którym podobny do premiera osobnik wyskakuje zza biurka i woła, że musi stanąć na czele opozycji przeciw sobie, więc Donald Tusk właśnie w tej chwili chyba zamierza poprowadzić krucjatę przeciwko sobie samemu, a jego apel... Czyli to niedobremu rządowi. Niedobremu rządowi. Ale tak, wiecie panowie, co to może jeszcze oznaczać? Ciekawe. To może oznaczać, że pomysły na swoją taktykę polityczną Donald Tusk już zaczyna czerpać z rysunków satyrycznych w gazetach. Andrzeja Krauzego, to prawda. Natomiast jego apel do europejskich przywódców ewentualnie o to, żeby akta nie podpisywać, jest o tyle absurdalny, że przecież akta były przedstawiane jeszcze niedawno jako jeden wielki sukces polskiej prezydencji, więc jak rozumiem w tej chwili, jedyny chyba, tak, więc w tej chwili, jak rozumiem, premier Tusk zamierza wezwać europejskich przywódców, żeby rozprawili się z jedynym owocem tej słynnej, czy to się w pewnym trzeba powiedzieć, niesławnej polskiej prezydencji, co nadaje temu wszystkiemu wymiar jakiś już w ogóle głęboko groteskowy. Ale to jest jedna sprawa, a teraz wyobraźcie sobie panowie, w jakiej sytuacji się znalazły różne osoby, ja już nie mówię o takich spoza platformy, które tam wspierały pana premiera i jego politykę aktową, takich jak Zbigniew Hołdys na przykład, bo Zbigniew Hołdys, nawet gdyby nie ta sytuacja, to i tak wyglądałby wystarczająco głupio, ale na przykład Stefan Niesiołowski, który przecież tam krzyczał, że to kimole, tylko mąciciele są pisowcy przeciwko akta. I co teraz? I teraz będzie musiał przyznać, że chyba na czele kiboli pisowców i mącicieli stanął Donald Tusk. Ale nie przesadzajmy, Stefan Niesiołowski też zna mądrość etapu i on dobrze wie, że trzeba zmieniać się, dostosowywać do kolejnych. Dobrze, skoro jesteśmy przy Unii, to tak jedną małą dywagację zrobię. Co podpisały kraje w pakcie fiskalnym? Bo w wersji angielskiej przeczytałem, że podpisały, że wolno nam uczestniczyć w posiedzeniach Rady, która będzie tej 17 plus Polska, a w wersji polskiej jest, że wolno, w wersji angielskiej, że nie ma. Czy ktoś wie w ogóle, co my podpisaliśmy? Ja już teraz nie chcę się nawet drwić i tak dalej. Czy wiadomo, który dokument obowiązuje? Bardzo brutalnie powiem, że tak naprawdę to jest nieważne, co tam jest napisane po angielsku czy po polsku, bo i tak efekt będzie taki, że będziemy dopraszani lub też wypraszani od stołu przez potężniejszych graczy i to w tych momentach, w których oni będą decydowali, kiedy jest to dla nich wygodne albo niewygodne. Jak będzie się trzeba pochylić nad przyjacielem z Polski, którego trzeba wesprzeć na arenie międzynarodowej po to, żeby i wewnętrznie mu się troszkę lepiej wiodło, to się go do stołu doprosi, a jak trzeba będzie go gdzieś przegonić do kąta, żeby tam on i jego koledzy ministrowie specjalnie nie przeszkadzali, to ich się przegoni po prostu. To już jakby wiedzieliśmy wcześniej, że mamy dosyć dziwną umowę,
Ale teraz w ogóle nie wiem, jaką mamy umowę. Prawdopodobnie podpisaliśmy ją po angielsku. Po polsku dostaliśmy wersję lekko podrasowaną PR-owo, no bo skoro największy dziennik w Polsce, czyli Gazeta Wyborcza, jest w stanie PR-owo podrasowywać artykuły publikowane jednocześnie w 6 innych gazetach europejskich, mam tutaj na myśli wystąpienie Angeli Merkel słynne, które zostało wykastrowane przez redakcję Gazety Wyborczej po to, żeby się Polacy z nieprawomyślnymi i niezbyt miłymi dla rządu Donalda Tuska zdaniami nie zapoznali, no to uczy się widać rząd od najlepszych, znaczy się. Poza tym rzeczywiście jest tak, że czy to jest zapisane i która wersja obowiązuje, nie ma dużego znaczenia, no bo czy panowie sobie wyobrażają, że odbywa się to spotkanie 17 członków grupy euro, my niby mamy zapisane, że powinniśmy w nim uczestniczyć i co, Donald Tusk tam bohatersko dobija się do drzwi i mówi, ale zaraz, chwila, ja tu mam traktat, ja tam powinienem być. Czy państwo sobie wyobrażają, panowie sobie wyobrażają Donalda Tuska w takiej sytuacji? Bo to taki jest, no, niby można, ale to raczej political fiction. Ja sobie nie wyobrażam, że on tam będzie tak się zachował. Natomiast kiedy wyjdzie do polskiej opinii publicznej, powie, że walczył jak lew, już cytując. To prawda, nawet pokaże siniaki prawdopodobnie. Tak, które sobie nabił, kiedy go wyrzucano za drzwi. Ale wracając jeszcze do... Do notowań rządu. Ja mam takie podejrzenie, że tego typu afery były zawsze. Znaczy, że takich stadionów narodowych to my mamy w całej gospodarce mnóstwo. Przez stocznie to tak naprawdę dużo poważniejsza heca niż stadion narodowy. Choćby te 6 miliardów euro, które chcemy dać za to, żeby nie wiadomo, czy Donald Tusk zostanie zaproszony i tak dalej, i tak dalej. I to do tej pory nie kosztowało, a teraz kosztuje. Co się zmieniło? Ma pan absolutną rację. Teraz dopiero zaczyna być sytuacja, no powiedzmy, w jakiejś tam drobnej części normalna, jeśli chodzi o to, jak się recenzuje działania rządu. Właśnie, ale zaczyna być. Co się stało? Nie wiem. Ja jestem przeciwnikiem teorii spiskowych. Nie sądzę, że tam jest jakiś, ktoś, kto przełożył po prostu wajchę. Chociaż też nie można tego na 100% wykluczyć. Ja myślę, że raczej to są pewne procesy, powiedziałbym, socjologiczno-biznesowe. To znaczy, to jest tak, że ludzie mają jednak określoną odporność i tego się strasznie dużo nagromadziło, a przy tym było w ostatnim czasie wyjątkowo dużo takich rzeczy, które bezpośrednio dotykały wyborców. Bo póki się dzieją jakieś kompromitujące sprawy w polityce zagranicznej na przykład, albo w stoczni, która dotyczy no dużej, ale jednak w stosunku do całości Polaków małej grupy ludzi, to większość mogła na to machać ręką. Ale jak mieliśmy aferę z lekami, jak mieliśmy problem z 6-latkami w szkołach, jak dostaliśmy akta, czyli rzecz ważną dla młodych ludzi, to wszystko spowodowało, że jakaś granica się przelała. I teraz dlaczego media w jakiejś części zmieniły swój stosunek? No, myślę, że to jest w jakiejś mierze prosta kalkulacja. Znaczy, media dają to, czego ludzie oczekują. Póki obowiązywał taki schemat, że Platforma nie może być obciachowa, że Platforma jest fajna, i premier przede wszystkim jest fajny, to ludzie źle reagowali na kpiny z premiera, krytykę premiera, czyli źle reagowali, po prostu wyłączali telewizor. No przynajmniej ci ludzie, którzy tam są jakoś nakręceni przez te media. Ale kiedy ta granica została przekroczona, to nagle się okazało, że zaraz chwila, można jednak słupki oglądalności nabić, jak się pożartuje z pana premiera albo z Joanny Muchy. I okazało się, że się daje, prawda? Ale ciekawa rzecz się wydarzyła też w ciągu ostatnich paru miesięcy tej ekipie i ta ekipa rządowa chyba tego się nie spodziewała. Bo to jest tak w polityce, że nie zawsze 2 plus 2 jest 4, a właściwie czasem, właśnie rzadko w polityce 2 plus 2 jest 4. Nieraz jest tak, że 2 plus 2 to jest 1, a w innych warunkach 2 plus 2 to jest 8. Krótko mówiąc, mam tutaj na myśli to, że niekiedy ważne sprawy wywołują bardzo niewielki skutek, a czasem szereg drobnych spraw potrafi nagle wywołać skutek niewspółmierny do ich pojedynczego, czy nawet złączonego znaczenia. I wydaje mi się, że gdyby to było tak, że w październiku byłyby kłopoty przez ministra Rulkowicza, a w lutym kłopoty przez minister Muchę, a w kwietniu albo w maju kłopoty przez ministra Nowaka. To byłoby tak jak do tej pory. Ale tak się nieszczęśliwie złożyło, że trochę drobniejszych nawet spraw, czasem trochę śmiesznych, czasem związanych z głupią wypowiedzią, czasem związanych rzeczywiście z jakimiś niemiłymi historiami, które dotknęły wszystkich, tak jak właśnie było z listą leków refundowanych i całą tą reformą lekową. To się wszystko w bardzo krótkim czasie wydarzyło i nawet najbardziej twardogłowi miłośnicy Platformy Obywatelskiej nie mogą już się dłużej oszukiwać, mówiąc, że tam nie, to tylko tak złe
złe języki mówią. Znaczy, w pewnym momencie nawet oni zaczynają wiedzieć, że to nie jest wyjątek, bo zawsze mówią, że to jest wyjątek, że normą to takie rzeczy są zarządów innych partii, ale tutaj to są wyjątki złośliwe przez opozycję naświetlane. Że nie, 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 to nie są wyjątki, tylko to są kolejne rzeczy, które się dzieją z powodu tej, a nie innej formacji. I teraz ciekawe jest to, co będzie się działo. Już od wczoraj premier krzyczy o tym, że jakiś wielki przegląd ministerstw szykuje na 100 dni rządu, że będą głowy leciały w resortach, że będzie wymiana ministrów. Ja w październiku napisałem taki tekst pod tytułem Rząd drugiej świeżości. Był taki moment, kiedy się wszyscy bardzo zastanawiali, co się właściwie dzieje w okresie tworzenia rządu. Przez miesiąc nic się nie działo. I pozwoliłem sobie taką prognozę postawić, że czeka nas prawdopodobnie rząd skonstruowany w ten sposób, że będzie w nim bardzo niewiele znanych osób, kilku pewniaków, takich jak Sikorski, a bardzo dużo takich no-name'ów, polityków wyciągniętych znikąd, albo polityków, których ewentualna strata premiera nie będzie bolała. Dlaczego? Dlatego, którzy premierowi nie mogą zagrozić, bo są za dlatego, słabe. Żeby mieć stosowny zapas zderzaków w rządzie do wymieniania ich przy różnych okazjach. Kadencja jest długa, kryzysy narastają, dzieją się różne złe rzeczy. Zawsze jest dobrze mieć zapas do zrzucania sań na pożarcie wilkom obywateli. I odnoszę wrażenie, że sam premier jest w tej chwili zaszokowany tym, jak szybko, czyli już 100 dni po powołaniu rządu, będzie musiał po raz pierwszy z tej metody skorzystać. I tam kalkuluje w notesiku, czy mu starczy tych kandydatów. A zauważmy, że rząd został tak sprytnie skonstruowany, że na wiele pól minowych wrzucono takie osoby jak Gowina do Sprawiedliwości, Arłukowicza na Ministerstwo Zdrowia, takich, którzy jednocześnie są znani i przynosili punkty wizerunkowe rządowi, ale których ewentualne pozbycie się absolutnie niczym Tuskowi nie grozi. No, nie ile, tylko nie grozi, ile dywizji ma Rukowicz, ale nawet, dywizji ale ma nawet przeciwnie, to zwłaszcza w przypadku Gowina na przykład, prawda? Nie tylko nie grozi, ale byłoby też wręcz taką, no jakby to powiedzieć, wartością dodaną, czy dodatkową korzyścią, prawda? Dobrze, panowie, a czy nie sądzicie, że w przeglądzie ministerstw może jednego ubyć premiera, że coś się szykuje w tej sprawie? I to niekoniecznie sam Donald Tusk jest do tego przekonany, bo on chyba jest przekonany co do tego, że to jedno stanowisko akurat nie powinno się zmienić, ale że koledzy coś mu szykują. Ma pan na myśli jedynego wicepremiera w rządzie, tak? No na przykład, że zmieni się premier Tusk na premiera Schetynę, Buzka, no kogoś, kto... A w ten sposób? Nie, ja myślę, że na to jeszcze, do tego jeszcze sytuacja nie dojrzała. Jeszcze wciąż Tusk jest za mocny, jeszcze sobie na razie sobie tak porozstawiał wszystkich jednak, żeby trzymać nitki w ręku. Oczywiście to jest gra na krótką metę, bo konsekwencją tego jest właśnie to, co teraz widzimy. Znaczy nie dało się zrobić dobrego rządu z w miarę kompetentnymi ludźmi. Ja teraz abstrahuję od tego, czy realizującymi politykę, która nam się podoba, czy nie, ale w miarę kompetentnymi i jednocześnie mieć te nitki w ręku. Tu było coś za coś. Natomiast jeszcze on jest za bardzo to wszystko kontroluje. I teraz bardzo ciekawe pytanie, jakbyśmy tak chcieli trochę strategicznie wybiec do przodu, brzmi, co z tym wszystkim dalej? No bo, panowie, mamy do najbliższych jakichkolwiek wyborów 2 lata. 2014 rok, planowy. Wybory do parlamentu. Planowe wybory mniej. Tak, no oczywiście, zawsze nie można tego wykluczyć, ale do planowych mamy 2 lata. 2014 rok i to są wybory do Parlamentu Europejskiego, czyli też takie no, średnio reprezentatywne, nie do końca reprezentatywne, chociaż w pewnych okolicznościach mogą być sondażem na temat partii rządzącej. I teraz skoncentrowały się te niekorzystne dla rządu czynniki w tym momencie, ale pytanie brzmi, i to jest podstawowa rzecz, czy ta granica została na tyle przekroczona, że już się tego nie da w żaden sposób odrobić, czy też ten czas, który jeszcze jest do następnych wyborów, spowoduje, że odrobić się da. I myślę, że odpowiedź poznamy szybko. To znaczy, zobaczmy, co się będzie działo po tym zwrocie Tuska w sprawie akta. To jest charakterystyczna rzecz. Możliwe są dwie reakcje, tak. Albo, że odbija mu poparcie, albo, że ludzie, którzy protestowali przeciwko akta, mówią sobie tak, już właśnie po przełamaniu tej bariery mówią sobie, no zaraz, przecież to jest jakiś tani trik, to jest próba jakiegoś chamskiej ordynarnej zmiany frontu, zrobienia nas w bambuko, no chyba nie jesteśmy tacy głupi, żeby przywracać nasze poparcie. Więc obserwujmy bardzo uważnie, jak będą wyglądały sondaże, zwłaszcza z uwzględnieniem tej najmłodszej grupy wyborców, dla której akta było
najważniejsze. I po tym będziemy mogli poznać, czy to już jest ten moment, że nie da się zahamować pędu w dół. A politycy powtarzają taki banał, ale on akurat jest prawdziwy, że ważne są notowania nie w sierpniu, nie w lipcu, nie w styczniu w sondażach, tylko ważne są te notowania, które po akcie oddania głosu poznajemy w formie wyniku wyborów, więc ja myślę, że to będzie tak, że jeszcze wiele razy będziemy widzieli, jak sondaże skaczą do góry, opadają bardzo mocno, jednej partii tak, innej partii inaczej. Jeżeli założymy, że nie będzie żadnych przedterminowych tąpnięć, przedterminowych wyborów i rzeczywiście czeka nas długi okres bez tego typu rozstrzygnięć, to pytanie, czy kiedy bardzo źle się będzie działo Platformie Obywatelskiej, bardzo źle się będzie działo w sprawach gospodarczych, czy też nie będzie rozważany przez Donalda Tuska taki model, żeby dopuścić do rządu też inne partie, czyli poszerzyć koalicję albo Ruch Palikota, albo Sojusz Lewicy Demokratycznej, albo wymienić PSL na Ruch Palikota i Sojusz Lewicy Demokratycznej, po to, żeby wciągnąć w odpowiedzialność także inne partie polityczne. Kto się na ten haczyk da złapać? To jest dobre pytanie, może Palikot. Ale z drugiej strony jest też tak, że chętnych, którzy chcieliby jakieś frukta podzielić nawet na krótki okres, nigdy zawsze się tacy znajdą, chociaż jakbym ja miał stawiać, kto się może na taki wariant złapać, to chyba tylko bym tu widział ludzi od Palikota, bo nawet nie jestem pewien, czy samego Palikota, no ale wiadomo, że czasem ta presja oddolna jest bardzo silna. Wątpiłbym bardzo, czy Sojusz by się dał w taką grę wkręcić, nawet w tym stanie wewnętrznego rozkładu, jaki tam teraz jest. Bo to są za stare wyniki. Że nikt nie jest w stanie zrobić Donaldowi Tuskowi w klubie Platformy takiej krzywdy, że na przykład zacznie się wstrzymywać grupa 10, 20, 30 głosów chyba przy głosowaniach i po prostu doprowadzi do upadku rządu. Jeszcze w tej chwili jest tak, że myślę, Platforma Obywatelska ma świadomość, że głównym cennym srebrem rodowym tej partii jest Donald Tusk, jest jego rozpoznawalność, jest jego popularność. Ja nie zachwystuję się notowaniami, z których tam wynika, że już tam kilka procent za nim jest Schetyna, a w ogóle bardzo z przodu Komorowski, bo przypominam, że tacy politycy jak Jacek Kuroń to mieli po 70-80% wyników na plus, kiedy były badania zaufania do polityków, popularności polityków, a potem w wyborach zdobywali bardzo mikre poparcie, więc to się tak nie przekłada. Natomiast co zamierza robić Platforma, to jest trochę niepokojąca rzecz, bo boję się aż interpretować daleko. Kilka dni temu w Rzeczpospolitej był taki artykuł na temat właśnie spadających notowań Platformy. Tam było bardzo dużo wypowiedzi różnych mocnych figur tej partii. Między innymi Krupiński się wypowiadał, wypowiadał się Graś, wypowiadało się jeszcze parę anonimowych osób z kierownictwa partii i oni wszyscy mówili tak, że trzeba lepiej komunikować się ze społeczeństwem. Oni nie mówili, że coś źle robią, a czy to tak jakby do nich w ogóle nie docierało. Oni uważają, że robią świetnie, mają w ogóle znakomite pomysły. Ale za słabo wyjaśniają. I tam na różne sposoby było odmieniane takie właśnie sformułowanie, że trzeba jakąś akcję spotową uruchomić, że trzeba nawiązać kontakt zerwany ze społeczeństwem, trzeba lepiej społeczeństwu wyjść. To jest trochę tak jak Zagierka, kiedy odpowiedzią na każdy kryzys było to, że trzeba więcej propagandy i tak dalej. Jeszcze jedna uwaga, jeśli chodzi o ten wewnętrzny zamach stanu w Platformie ewentualny. Ja myślę, że to jest tak, że gdyby Grzegorz Schetyna się zdecydował na akcję w takim stylu, jak pan, panie redaktorze, sugeruje i z tego powodu odbyłyby się przedterminowe wybory. I w tych wyborach, na premierę. I w tych wyborach Platforma, ja biorę pod uwagę ten wariant, bo to jest zawsze trochę ryzykowna gra. I w tych wyborach Platforma by albo straciła głosy, albo wręcz straciła władzę, to jednak poczucie solidarności wewnątrzpartyjnej by spowodowało, że bardzo wiele osób odwróciłoby się przeciwko Schetynie jako przeciwko człowiekowi, przez którego straciliśmy władzę. Myślę, że on tego nie zaryzykuje. Dobrym momentem byłyby wybory, które by albo się odbyły planowo, albo z jakiegoś innego powodu, ale nie w ten sposób zostałyby wywołane i wtedy słaby wynik Platformy, no naturalna zmiana przewodniczącego, tak. Natomiast nie celowe doprowadzenie do upadku, bo to by się na nim mogło zemścić. No dobrze, czyli panowie stawiają, że w najbliższym czasie wyborów nie będzie, premier się nie zmieni, zmienią się za to ministrowie. No cóż, proszę państwa, należy mieć sporo cierpliwości i dużo zdrowia, czego państwu życzę na ten weekend. Łukasz Warzecha, Piotr Gociek, Tomasz Sakiewicz, dziękuję bardzo.